Cześć, witajcie. Dzisiaj słoneczny dzień, o dziwo nie pada, a z tym, że żona mi dała zadanie bojowe. Natomiast jak to jest u mnie w niedzielę, że no, jeżeli mam jakieś hałaśliwe prace, to raczej nie pracuję, żeby nie wkurzać sąsiadów. Wymyślam sobie jakieś takie zajęcia z natury cichych i dzięki temu są ogólnie dobre stosunki sąsiedzkie i nie ma potem problemów, na przykład, że ktoś wam dzwoni na policję, żandarmerię, czy inaczej. Nie, ale zaraz wam się podzielę, co tutaj sobie żona wymyśliła. Także przechodzimy właśnie do warzywniaka. No więc tutaj żona sobie wymyśliła, żebym jej zrobił jakieś takie rusztowanie do fasoli, żeby fasola mogła się piąć w górę. Tylko że jest problem z tym, że jeżeli bym użył materiałów jakichś drewnianych, tak łata 60x44-metrowa kosztuje około 6 euro, że to by po prostu przedrożyło ten cały biznes, nie? Także tutaj sobie z jednej pracy mi zostały właśnie takie listwy. To właśnie by było, myślę, jako suport. One tam mają, nie wiem, 3 metry długości. Wiecie, jak to jest tutaj na budowach. Jak coś już jest niepotrzebne, budowa się kończy, to z reguły idzie to do pieca, czyli do śmietnika, nie? Totalne marnotrawstwo, ale z drugiej strony nie ma tego gdzie trzymać i w związku z tym właśnie tak postępują. No i dzięki temu można czasami przytulić jakieś ciekawe materiały, które można potem wykorzystać. No tylko, że z tym, że już nie pracuję aktualnie w budowlance. Ale przedtem na przykład, no to całe kontenery. W Irlandii to samo, jak pracowałem, to nowe kafelki po prostu szły do śmieci, nie? I potem jest budownictwo drogie. No to są też przyczyny, marnotrawstwo po prostu. W zeszłym roku to jej zrobiłem takie ala rusztowanie, ale ona nie była zbyt bardzo z tego zadowolona, bo to po prostu no, wątłe i się tam troszkę wywracało. Także w tym roku spróbuję zrobić coś bardziej solidnego, no i żeby można to było potem ponownie wykorzystać. I dzisiaj tak przeglądałem materiały i mi przyszło do głowy jedna myśl. W tym roku zakupiłem takie pale i generalnie kwestia jest tego typu, że ja je wstawiłem do warsztatu, żeby one sobie przeschły, żebym mógł je przemalować. No taki był pomysł właśnie i teraz właśnie to zrobimy. No 6 sztuk, nie jest tego za dużo, no ale mówię, materiały, nawet drewno jest drogie. Za te pale płaciłem 5 euro, a jeżeli bym miał na przykład takie łaty ciąć, no to już jest 6,50 euro. Jedna łata, 4 łaty, 30 euro, no to myślę, że lepiej w tym momencie zakupić warzywka w sklepie, bo po prostu cena materiału by przedrożyła wartość inwestycji. Także biorę się za malowanie tego. A tu też sobie przygotowałem już stanowisko na przyszły tydzień do gięcia stali. Także od razu warsztacik na zewnątrz jest gotowy. Idę się przebrać odświętnie do pracy, bo potem będzie dlaczego pomalowałeś sobie spodnie, czy tam koszulkę, czy cokolwiek. Zjadłem, ogoliłem się. Idziemy zobaczyć, jak wyglądają paliki. O, paliki, jak widzicie, no one są takie pokarbowane, jak to po obróbce drewna. Ja ich nie szlifowałem, po prostu przemalowałem. No, są suche, nie wiem, czy trochę prawdopodobnie za gorąco jest, no ale... Ale nie ma wyjścia. Także znowu się przebieram i zaczynamy malowanko. No dobrze to wygląda. Drugi raz i będzie dobrze, a za drugim razem maluje się lepiej.
Opamiętajcie też, żeby zużywać starą farbę, bo po pewnym czasie, jak jej nie zużyjecie, ona zastygnie i będzie nie nadawać się do niczego innego, jak tylko do wyrzucenia. Także widzicie, paliki wkopane, jest to totalna prowizorka. Chodzi o to, żeby tylko po prostu tą fasolę podciągnąć potem na sznurkach do tych... A zresztą wam pokażę. O. Także zamysł jest taki. Fasola będzie ciągnięta na sznurkach do tych właśnie metalowych, przykręconych do tych bali profili. Mam 3 sztuki takie długie, także je za chwilę nawiercę. Od razu sobie zaznaczę, w którym miejscu nawiercić. W tym celu się przygotowałem, jest pisaczek. Na przykład tutaj. No, baliki trochę za małe, przydałyby się większe, ale też miałem je wykorzystać do innego celu. Także to będzie strefa zastrzeżona dla ludzi powyżej 1,75 m wzrostu. Okej. Trochę to niebezpieczne, ale położę sobie. Może to tak zrobimy jednak po namyśle. Żeby z tej strony nie wystawały, a ja tam za dużo nie będę chodził. Teraz tylko nawiercić, przekręcić i będzie dobrze. Yeah.
Także tak to wygląda na ten moment. Tutaj z tej strony przesunięte maksimum na słupek, żeby chronić moją głowę. Dla małżonki nie ma to znaczenia. Tu natomiast, no dobrze by było, jakbym przestawił te słupki, ale już mi się nie chce. No ja tutaj nie będę chodził, chyba. Ale jak się walnę w głowę, to po pierwszym razie potem będę pamiętał. Także spróbuję poszukać, jak to wyglądało w zeszłym roku. Może moja małżonka ma zdjęcia. O, tu jest, jak widzicie, sztuka przetrwania powiązane na sznurki, ale co ciekawe, takie rzeczy, tego typu rozwiązania z reguły zawsze przetrwają najdłużej. Ani nie jest prosto, ale tak jak mówię, to będzie po prostu przy następnym przerzuceniu ziemi to wszystko będzie wyjęte i zdemontowane. Także to jest teraz na sezon, dopóki fasola nie podrośnie, nie wyda owoców, a potem to będziemy zwijać. Można powiedzieć, że dwa razy jest pomalowane, czyli że farba podkładowa jest walnięta na te słupki. Ja chciałem pomalować na zielono i tak zamierzałem właśnie kupić farbę, ale finalnie jeszcze nie kupiłem, może w przyszłym roku. To by było na tyle z niedzielnej relacji. Ja postaram się zmontować ten film jeszcze dzisiaj, jak nie, to ukaże się jutro. W każdym bądź razie życzę Wam miłego nowego tygodnia i do zobaczenia w następnym filmie. A ci, co tam się plażują, to miłych wakacji. A ci, co muszą, to jadą do roboty. Do miłego, pa. Niektórzy pracują, a inni pod bananem się leżakują. A tu jeszcze pasiflora. Zobaczcie, jak... O, jeden sezon i ma tyle wzrostu, co ja. A nie, te kwiaty z tyłu to nie od pasiflory, to kana.